Paweł. Niech teraz, człowiek. Lambda Maria la. Paweł, jedno z... Nie widzisz, że w postać wchodzę teraz? Wieśniakowi bardzo zależało na tym, żeby w naszym filmie pokazać, że muzyka operowa jest cały czas żywa. Że to nie jest coś archaicznego, tylko że to ma bardzo mocne konotacje z współczesnością. Stąd też obecność norweskich DJ-ów, którzy będą miksować Wagnera, taki elektro-Wagner. I do tej muzyki, do tego podkładu my będziemy śpiewać arie. Tu są dwie dziewczyny, studentki szkoły baletowej, które paradoksalnie nie będą tańczyć. Będą po prostu tylko stać. I to też jest bardzo fajne. A tam na środku będzie oczywiście koks, dziwki i uwaga, zapiekanki.